Najpierw przystąpimy do złożenia przysięgi przez pana Pawła, żeby został jednym ze strzelców. Proszę podejść do miejsca przysięgi. Do przysięgi proszę po każdym moim zdaniu mówić słowo przysięga. Wstępując w szeregi polskich drużyn strzeleckich przysięga. Wierność narodowi polskiemu w obronie jego wolności, suwerenności i jedności terytorialnej. Przysięgam. Bronić wiary katolickiej, która od wieków jest spoiwem łączącym naród polski i jest podstawą trwałości naszych zasad moralnych i etycznych. Przysięgam. Dochować przysięgi ostatniego rozkazu dowódcy Armii Krajowej, generała Niedźwiadka, który nakazuje nigdy nie szkodzić ojczyźnie, a zawsze na każdym stanowisku działać dla dobra narodu i państwa polskiego. Przysięgam. Bezinteresownie i sumiennie wypełniać obowiązki organizacyjne, a władzę w organizacji mądrze wykorzystywać dla dobra ogółu. Przysięgam. Dokładnie wykonywać rozkazy i być gotowy do osobistych ofiar dla dobra ojczyzny i organizacji. Tak mi dopomóż Bóg, Święta Trójco i Ty, Maryjo Królowej Polski. Amen. Amen. Przywitajmy oklaskami Viva. Nowego strzelca. Viva! Viva! Niech żyje strzelec. O, przysiędzę. Teraz zakładasz. Hyp, hyp, hurra! No, prosimy o oklaski. Przywitajmy nowego. Niech żyje! Niech żyje! Witamy, witamy. Nowego przyjaciela naszej armii. Ktoś będzie trzymał mikro. W Armii Narodowej witamy. Proszę o podanie, proszę o podanie szabli. Do awansowania wystąp. Prawe kolano. Prawe kolano. W imieniu Naczelnej Komendy Polskich Drużyn Strzeleckich nadaję Ci stopień kaprala drużyn strzeleckich. Uchwalę ojczyzny. Uchwalę Boga i ojczyzny, panie generale. Uchwalę Boga i ojczyzny, panie generale. No, witajmy, przywitajmy, gratuluję. Gratulacje. Gratulacje. Budujemy my polską demokrację. Gratulujemy. Złożyłeś przysięgę i zostałeś awansowany w obecności wielkich i zacnych ludzi, pana premiera Gabriela Janowskiego. Przywitajmy go poklaskami. W obecności najbardziej wykształconego w samobronie posła Witaszka. Witajmy. Witamy panie, to jest bardzo zasłużone i proszę pogratulować panu kapralowi. Dziękujemy. Dziękujemy wam wszystkim. Ucieszmy się. Tak ta ważna i symboliczna ceremonia przebiega. Dziękuję wszystkim. Gratuluję ci serdecznie. Gratuluję ci serdecznie, no i staraj się dobrze, żeby pan pułkownik Sądecki dawał nowe wnioski do awansowania. Gratuluję i ja również.